Tyle radości było, tyle i dobroci. Po prostu wszędzie, wszędzie go było pełno. Pracował powoli, bardzo detalicznie. Każda jego kompozycja jest wypracowana. Po wykonaniach jego utworów na Warszawskiej Jesieni, które były zawsze wielkim sukcesem, chował się i nigdzie nie można go było znaleźć. Był człowiekiem, który nigdy nie poszedł na żaden kompromis, ani tutaj w swojej twórczości, ani też życiowo. W mistrzowski sposób panuje nad czasem. To twórca, który naprawdę komponuje. Muzyka to emocje, bez nich nie ma muzyki. Po to ten projekt powstał, żeby zapoznać ludzi z twórczością wielkiego kompozytora z Torunia. Podobno miał 5 lat, jak pierwszy raz zagrał, ale nie mówił jeszcze wtedy. Bardzo słabo, właśnie wchodziła mu mowa bardzo słabo, ale później rozkręcił się. W rodzinie nie było tradycji muzycznych, a Kazimierz Serocki jako małe dziecko wykazywał bardzo żywe zainteresowanie muzyką. No i w związku z tym rodzice postanowili, że powinien się zacząć uczyć. I posłali go na prywatne lekcje gry na fortepianie do najlepszej nauczycielki w mieście. Była tą nauczycielką Maria Drzewiecka. W Toruniu skończył i gimnazjum, i liceum ogólnokształcące. Wtedy to było gimnazjum i liceum męskie imienia Mikołaja Kopernika. Maturę zdał całkiem nieźle. Jak pamiętam, to świadectwo maturalne jest pełne przede wszystkim ocen dobrych, a oceny bardzo dobre miał na przykład z wychowania fizycznego i ze śpiewu. Wiadomo, że w czasie II wojny światowej Kazimierz Serocki przebywał w Warszawie u rodziny. I proszę sobie wyobrazić, no miał w 1939 roku miał 17 lat. To był młody człowiek, ale jeszcze nie taki całkiem dorosły, powiedziałabym. Rzucony na głęboką wodę, z daleka od rodziców, no musiał sobie w jakiś sposób zapewnić utrzymanie. I źródłem tego utrzymania była gra w kawiarniach, gra na fortepianie. No tak się popularnie o tym mówi, gra do kotleta. I wtedy wykorzystywał swój talent pianistyczny z jednej strony, bo przecież był świetnym pianistą, świetnie wykształconym, a z drugiej strony rozwijał już wtedy swój talent kompozytorski, bo podczas grania w kawiarniach wpadał na różne pomysły muzyczne i sam komponował. Komponował oczywiście muzykę lekką, to były z reguły jakieś tańce, jakieś foxtroty, tanga. Komponował też piosenki. O tych piosenkach jest mowa w tak zwanej gadzinowej prasie, która relacjonowała życie kawiarniane Warszawy. Gdy jakiś tam dźwięk mu podpadł, że pasował mu, to zaraz zapisywał. Był ołówek i karteczkę, w każdej chyba kieszeni miał karteczki i zapisywał i to chyba potrzebne mu było. Zainteresowania tą muzyką nowoczesną, powiedzmy sobie awangardową, miał od dawna. Miał od dawna, od lat 40. już w zasadzie, od czasu,
kiedy był członkiem grupy 49, to marzył o tym, żeby komponować muzykę opartą na pewnych nowoczesnych środkach wyrazu, taką muzykę na miarę naszych czasów, swoich czasów, o, może tak to ujmę. Natomiast nie było łatwo, bo jak wiadomo, lata stalinizmu w Polsce niosły ze sobą taką bardzo mocną presję ideologiczną. Komponował w nocy i to po prostu nie był uchwytny dla nikogo i nikt mu tam nie przeszkadzał. Miał, tak jak w Warszawie, jak bywałam u niego, miał swój pokój. I zwłaszcza przychodziły różne myśli nocą. Z zewnątrz wydawał się czasami, może nie gburowaty, ale taki mocny, twardy. To był silny człowiek, świetnie zbudowany, silny głos, bardzo taki mocny śmiech. Potrafił się tak śmiać szeroko i szczerze. To wszystko sprawiało wrażenie takiego silnego chłopa. A wewnątrz delikatny niesamowicie, wrażliwy niesamowicie. W życiu prywatnym on miał to żonę, bardzo piękną kobietę, Sonię, która była mu oddana, która była rzeczywiście no, wspaniałą żoną, kobietą. No i do końca był z nią. Uczuciowy był, po prostu, rodzinny, no i no tyle. No, ja się rozklejam, niepotrzebnie. Ja chyba byłam takim jego oczkiem, no bo on zawsze, raz, że był moim chrzestnym, oboje byli moimi chrzestnymi rodzicami, no ale on tak jakoś może widział, że lubię piosenki, bo lubiałam, że lubię przyrodę, no to tak po prostu. Jest taka legenda wokół Serockiego, że Kazimierz Serocki był bokserem, natomiast mnie mimo usilnych poszukiwań nie udało się znaleźć dowodów na ten fakt. To znaczy oczywiście nie możemy wątpić, że uprawiał boks amatorsko, ale gdzie, kiedy i jakie rzeczywiście odnosił sukcesy, no to jest na razie tajemnica. W każdym razie w środowisku muzycznym krążyły takie legendy i każdy bał się kontaktu z Serockim na zbliżenie, żeby nie było boksu. Santor znał też, stwierdził, że ma piękny głos. On dopiero w roku 1956, mniej więcej, bo to jest rok symboliczny, mógł sobie pozwolić na oficjalne kultywowanie muzyki nowej i uprawianie jej jako kompozytor. Natomiast na pewno wcześniej takimi rozwiązaniami awangardowymi też był zainteresowany. Warszawska jesień, której był współtwórcą, tak naprawdę stała się oknem całej Europy Wschodniej, nie tylko Polski, na świat muzyki zachodu i najnowszych trendów. Na ten festiwal przyjeżdżało mnóstwo ciekawych i ważnych ludzi. Nazwalibyśmy ich może niektórych producentami muzycznymi dzisiaj, prawda, ale przedstawiciele wydawnictw, przedstawiciele radiofonii zachodnich. No i jeżeli oni zainteresowali się jakimś polskim kompozytorem, no to otwierały się przed nim drzwi kariery na zachodzie. To jest esencja polskiej muzyki tego okresu. To jest, można powiedzieć, jeden z na pewno czołowych przedstawicieli tego okresu, który się określa, który muzykolodzy nazywają Polska Szkoła Kompozytorska. Polega to na tym, że ona cechami tej muzyki jest wielka ekspresja,
jest poszukiwanie nowych dźwięków, jest, można powiedzieć, trochę przeładowanie pomysłów i nawał różnych, powiedzmy sobie, atrakcji dźwiękowych, czasami zaskakujących. I taka jest jego muzyka. Większość utworów powstałych w drugiej połowie XX stulecia i później to utwory wymagające od słuchacza i od wykonawców pewnego rodzaju szczególnej otwartości, pewnego rodzaju wejścia w tę grę, w świat kompozytora, w innej wyobraźni niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni, słuchając przede wszystkim muzyki XIX i początku XX stulecia. Po wykonaniach jego utworów na Warszawskiej Jesieni, które były zawsze wielkim sukcesem, chował się i nigdzie nie można go było znaleźć. Nie można było pogratulować, nie można było spotkać się, nie można było zrobić wywiadu czy cokolwiek. Po prostu uciekał, bał się. Był tak delikatny, że się bał czegokolwiek, co by mogło go urazić czy zranić. Sarocki na początku lat 70. staje trochę przed takim wyborem. Czy kontynuować poszukiwania i zgłębianie swojego indywidualnego stylu, bardzo mocno osadzonego właśnie w tych technikach sonorystycznych, czy podążać, za no dzisiaj powiedzielibyśmy, mainstreamem muzycznym. No, Sarocki pozostał wierny swoim ideałom. To w mojej ocenie jest dowód na to, że Sarocki był absolutnie przekonany o słuszności drogi, jaką obrał. Najbardziej te nasze kontakty były bliskie, kiedy ja prowadziłem zespół Warsztat Muzyczny. To był zespół, który się specjalizował w muzyce awangardowej. Zamawialiśmy wówczas utwory u kompozytorów z całego świata. I ja się zwróciłem do Kazia. On przychodził do nas na próby regularnie. Myślę, że był na no najmniej na 10 próbach. I badał każdy instrument. To jest klarnet, puzon, wiolonczela i fortepian. I badał wszystkie możliwości dźwiękowe, takie no nietypowe. Bardzo to dokładnie z każdym z nas analizował. Po czym zaszył się gdzieś w swojej leśniczówce. Wtedy kontakt się kompletnie urywał i tam komponował. W szerokiej panoramie kulturalnej w Polsce, w tym, no, co nazwalibyśmy mainstreamem, twórczość Kazimierza Sarockiego ma znaczenie marginalne. No i teraz mamy problem, bo czy to znaczy, że ich wartość jest też dziś marginalna? Pragmatycznie tak, ale ten pragmatyzm wynika z pewnego strachu, z pewnego przyzwyczajenia do tego, że muzyka składa się z melodii, z akompaniamentu, że po ciągu dominant nastąpi tonika. Znaczy, muzyka Sarockiego też taka jest w sensie narracyjnym, tylko zamiast nut, zamiast myślenia melodią, zamiast myślenia tradycyjną harmonią,
trzeba sobie przestawić przytyczek w głowie i zacząć myśleć właśnie barwą, zacząć myśleć fakturą, zacząć myśleć obrazem, który my możemy z tym skojarzyć, tym, co poza muzyczne. Projekt Serocki dojrzewał w naszych myślach długo, tak naprawdę przez kilka ostatnich lat, ale jakby impulsem do tego, żeby wdrożyć ten projekt, było to, że jednak w tym roku obchodzimy setną rocznicę, obchodzilibyśmy setną rocznicę urodzin Kazimierza Serockiego. Postanowiliśmy jesienią zeszłego roku napisać projekt do ministerstwa, który został bardzo wysoko oceniony. To jest naprawdę ogromna zasługa naszego całego biura koncertowego i nas samych tworzących ten projekt. Po to ten projekt powstał, żeby zapoznać ludzi z twórczością wielkiego kompozytora z Torunia, żeby też pokazać jego życie. Dlatego też między innymi zaprosiliśmy znakomitych muzykologów, zaprezentowaliśmy książkę monograficzną pani Iwony Lindstedt. Przyjechali do nas znakomici twórcy i artyści, Zygmunt Krause również, który przecież jest znajomym. On przecież z nim przebywał, funkcjonował z nim i jest niewiele takich osób już aktualnie, które żyją. Więc te wspomnienia, pobudzone też muzyką i tą warstwą artystyczną, no pozwalają myśleć o tym, że ten projekt był niesamowicie potrzebny. Nie tylko w Toruniu, ale myślę w całej Polsce. Naszych 18 wydarzeń prezentowanych w ramach festiwalu poświęconemu twórczości Kazimierza Serockiego jest naszym zaproszeniem do wyjścia poza strefę komfortu słuchaczy, którzy na co dzień tłumnie odwiedzają koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W ramach festiwalu, o którym mówimy, trzy takie główne filary to trzy koncerty i prolog koncertowy z udziałem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Podczas jednego z tych koncertów prezentujemy pianofonię, opus magnum, ostatni utwór kompozytora będący wyrazem jego niezwykłego nowatorstwa, niezwykłego poszukiwania tego, czym jest dźwięk. Utwór niesamowicie wymagający, zarówno dla orkiestry, dla dyrygenta, dla wszystkich, dla solistów, którzy zostali do tego projektu zaproszeni, ale też dla nas organizacyjnie trzeba było zrobić z sali koncertowej Dolby Surround. On ode mnie wymaga przede wszystkim ogromnej wytrzymałości, fizycznej też, bo jest to wirtuozowski koncert fortepianowy. Utwory Serockiego generalnie cechuje bardzo duży witalizm, ogromna energia i wykonawca musi z siebie wykrzesać naprawdę wszystko, żeby odbiorca poczuł to, o co chodziło kompozytorowi. Najbardziej chyba skomplikowane w wykonawstwie tego utworu z perspektywy pianisty jest to, że trzeba operować wieloma jakby narzędziami w tym samym czasie, taki multitasking, że z jednej strony ja wykonuję swoją partię na klawiaturze, z drugiej mam te generatory, które muszę w poszczególnych momentach zadane wartości generatorów wywoływać, czasami używać pokręteł, muszę cały czas być w kontakcie z Kaminą Kęską, w tym wypadku reżyserem dźwięku, bo tworzymy duet, tak? Czyli na pewnego rodzaju sygnały mamy wspólne wejścia. Thank you.
mistrzowski sposób panuje nad czasem. To twórca, który naprawdę komponuje. Jako dyrygent czuję to w jednoznaczny sposób, że mamy do czynienia z mistrzem, który wie, czym jest czas. O tym jest muzyka. Również o tym, jak panować nad czasem, jak go zatrzymywać, zwielokrotnić, jak go przyspieszyć, jak go zdefiniować, jak go odczuć. I sama forma tego utworu, właśnie forma tego koncertu fortepianowego, to, że na początku rozpoczyna utwór orkiestra i fortepian akustyczny, to, że dopiero delikatnie później zostaje dźwięk wprowadzony na głośniki, to, że dopiero później dochodzi to przetworzenie, to wszystko są bardzo wysmakowane zabiegi kompozytorskie, które mają na celu pokazanie odbiorcy, że on z tych narzędzi świadomie korzysta. Mamy tam dedykowaną linię dla reżysera dźwięku z precyzyjnym zapisem, które modulatory się pojawiają, w jaki sposób sygnał jest przekształcany, przy użyciu jakich filtrów i do których głośników dźwięk jest przekierowany. To, co jest charakterystyczne dla Sarockiego, to jest to, że on zawsze próbował znaleźć w każdym tym nurcie, czy dodekafonii, czy sonoryzmie, zawsze próbował znaleźć swój własny pierwiastek. Jakby zawsze przemycał coś swojego, coś niepowtarzalnego. Byłem bardzo podekscytowany, ponieważ mimo, że znam pianofonię i sporo dzieł Sarockiego, to nigdy nie słyszałem tego utworu na żywo. Ze względu na to, że jest to utwór bardzo trudny, wymagający zarówno dla solisty, jak i dla orkiestry, dla dyrygenta, dla też realizatora dźwięku. Wrażenia wspaniałe, słyszeć taki utwór na żywo, mieć możliwość bycia z tą muzyką, która ma już ponad 40 lat, a cały czas brzmi bardzo aktualnie. Muszę przyznać, że nie znałem muzyki Sarockiego, zanim nie zacząłem przygotowań do koncertu. Nie chodzi tutaj o przesłuchanie jednego czy dwóch utworów, ale faktyczne poznanie twórczości artysty, praca nad nią. Mimo to, jako pianista, kompozytor, moim zadaniem jest przekazanie jego przesłania słuchaczom. Jest to bardzo interesująca muzyka i nie mówię tego z grzeczności. Społeczeństwo przechodzi kryzys, jeśli chodzi o dobrą jakościową muzykę, a ważnym jest, żeby pamiętać o utalentowanych kompozytorach, również tych mniej znanych. New colors to the repertoire, everything is good. Muzyka to emocje. Jeśli nie ma w niej odpowiedniej ilości barw, wtedy dzieło nie ma odpowiedniej jakości. W tym wypadku Sarocki posługuje się mnogością barw.
w przeciwieństwie do wielu rodzajów muzyki, które z góry posiadają ograniczoną ilość emocji i pozostawiają mniejszą swobodę do interpretacji odbiorcom. If music is honest, it means it's it comes from within. It's not. Jeśli muzyka jest szczera, to powinna pochodzić z wnętrza. Co więcej, energia między członkami orkiestry musi być dobra, tak jak tu. Dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i występować przed tą publicznością. And I like the people very much, and it's really a pleasure. I oczywiście uwielbiam Toruń. I like Toruń anyway, so it's great. Do tego prezentujemy koncert będący swego rodzaju korespondencją i przekrojem polskich koncertów fortepianowych XX stulecia, gdzie obok koncertu tak zwanego romantycznego Kazimierza Serockiego, bardzo klasycznego, neoklasycznego w swojej strukturze, zaprezentowaliśmy drugi koncert fortepianowy Wojciecha Kilara i najnowszy koncert fortepianowy Zygmunta Krause. Myślę, że może już teraz nastąpił ten czas, że dojrzeliśmy do tego, żeby jego muzykę grać. Ja jestem cieszę się bardzo, że Toruń, Filharmonia Toruńska podjęła tak ambitny projekt. To jest nadzwyczajne. Takim projektem, które, co jest bardzo istotne, dostrzegła cała Polska, bo tutaj ta współpraca, którą mamy zarówno z Ministerstwem Kultury, które wsparło nasz projekt z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i z szeregiem partnerów instytucjonalnych, sponsorów, pokazuje, że jest taka potrzeba, żeby reanimować tego człowieka, czyli Kazimierza Serockiego. I dobrze, że ten projekt powstał, bo rzadko jest grana jego twórczość, a myśmy to zrobili. Będziemy, mam nadzieję, robili dalej, bo jeszcze jest dużo przestrzeni do odkrycia, jeżeli chodzi o Kazimierza Serockiego. Wydaje mi się, że Serocki to nie jest ten awangardowy Serocki, to nie jest tylko taka ekstremalna sonoryczność, sonoryka, tylko tam jest też dużo takiej po prostu muzyki, którą rzeczywiście można
dzisiejszemu widzowi to się w ogóle nie zestarzało. To ciągle jest inspirujące. Można takiemu widzowi ciągle po prostu pokazywać. Przede wszystkim bardzo inspirujące są te tak zwane klastry w zasadzie, czyli takie zestawy brzmieniowe, które on zaaplikował w te prace. To, jak ja te inspiracje aplikuję w swój proces, to jest tak, jakby po prostu wziąć stare albumy i je na nowo zremasterować. To jest po prostu przeniesienie go na dzisiejszą scenę, prawie że klubową, festiwalową. Z pewnością kiedyś przyjdzie moment, kiedy w szerokiej świadomości wrócimy do twórczości nie tylko Kazimierza Sarockiego, ale także Włodzimierza Kotońskiego, Andrzeja Dobrowolskiego i wielu, wielu innych szerzej. Natomiast dziś uważam, że powinniśmy podejmować możliwie jak najszersze starania, żeby nie spuścić na kompozycję Kazimierza Sarockiego takiej całkowitej zasłony milczenia. To, co jest bardzo ważne, powstanie rzecz w ramach tego festiwalu, która zostanie po nas na zawsze, bo przy okazji ostatniego z koncertu symfonicznego, razem we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, wydamy suitę z filmu Potop. To jest materiał, który ujrzy po raz pierwszy światło dzienne. Kazimierz Sarocki to nie tylko twórca awangardowy, twórca wymagający, odważny, trudny, ale to przede wszystkim wybitny muzyk, który pisał utwory piękne, do których należy znaleźć odpowiedni klucz, by je wykonywać i by ich słuchać. Mam wielką nadzieję, że również o tym jest ten festiwal. Chciałabym, żeby mój wujek był, Kazimierz Sarocki, był zapamiętany jako dobry, uczelny człowiek, pomagający innym. No i jako dobry pianista i dobry kompozytor. Powinien być zapamiętany jako ktoś na pewno wielki. To kompozytor wielkiej miary, należący do ścisłej czołówki kompozytorów polskich, szczególnie w latach 60. i 70. To, co można zrobić kompozytorowi, to tylko wykonywać jego utwory. Bo pomniki nie są potrzebne w ogóle. Trzeba słuchać jego muzyki. Myślę, że ten projekt pozwoli na to, żeby Kazimierz Sarocki znowu, jak ten Feniks z popiołów przysłowiowy, powstał i żeby można było jego materiał realizować.